I tutaj jeszcze chcę bardzo taką ważną rzecz powiedzieć, bo bardzo wielu pacjentów mnie pyta na terapii. Ja bardzo wiele mam pacjentów po związkach narcystycznych albo w czasie związków narcystycznych, niekiedy już również tych narcyzów, bo też się decydują na terapię, to nie jest tak, że się nie decydują. I potem uświadamiamy tego narcyza, więc terapia narcyzmu, od razu powiem, jest możliwa, tylko no, musi to być zgoda dwóch stron. Ale najważniejsze jest to, że narcyz może nie tyle zrezygnować z tych schematów, co je kontrolować, zarządzać nimi i nie powodować już takiego cierpienia u ludzi, którymi jest w bliskiej relacji.